Yo, yo, kochani! Witam Was serdecznie. Dzisiaj jeden z moich najbardziej ulubionych przepisów jest to zupa kremowa z słodkich ziemniaków, czyli batatów. I co? Zaczynamy przygotowanie tego pięknego arcydzieła. Nie wiem, co się dzieje, wszystko wali się na łeb, na szyję, moja kamera nie chce ze mną współpracować, ale zaczynając od lewego górnego rogu, mamy pokrojoną odrobinkę białej części pora, lecimy w prawo, cebula, znowu się udajemy w prawo, pół małej marchewki, taka naprawdę drobna marchewka, zjeżdżamy niżej, ząbek czosnku, z boku znajduje się łodyga selera naciowego i te listki, które tam były, też je dodam. I teraz największa pomarańczowa plama na mojej desce to bataty, czyli nasze słodkie ziemniaczki. I użyłam jednego średniego, jednego mniejszego. Wszystko jest pokrojone w byle jaką kostkę, dlatego że będziemy to później smażyli i blendowali. Kolejnym gwoździem programu, który znajdzie się w naszym garku, jest cieciorka gotowana na parze, którą możemy spotkać gdzie? W Biedronce. Na odrobinie oleju kokosowego wrzucamy sześciuteńko do naszego garka i smażymy takie bite, grube 5 minut. Po 5 minutach zalewamy to nie do końca wodą. Mam nadzieję, że zrobiliście moją kostkę warzywną. Dodajemy ją i gotujemy 20-25 minut. Teraz dodajemy cieciorkę i gotujemy 2 minutki i wystarczy. Zalewamy to szklanką mleka. Ja robię to zawsze na oko. Myślę, że była szklana. Blendujemy. Oczywiście parówa, dymowa, nic nie widać, ale zblendowane jest to najważniejsze. Jeżeli chodzi o smaki, w moździerzu roztarłam kminek i odrobinę kolendry, pieprz. Bo uwielbiam pieprz, lubię na ostro. Pół łyżeczki curry, odrobina cynamonu, odrobina imbiru i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli wędzona słodka papryka. Szczypta soli, merdu merdu. Próbujemy, czy już jej nic nie trzeba, ale na moje oko to już było wszystko git. Kleksik z jogurtu naturalnego. Teraz ja zaczęłam tutaj przyozdabiać ją troszeczkę pietruszką, ale możecie na przykład użyć kolendry albo odrobiny mięty nawet. I to jest po prostu nasza zupa gotowa. Przepyszne smaki. Jedna z moich najbardziej ulubionych zup, którą mogłabym jeść naprawdę codziennie. Jest to przedostatni przepis, jaki zobaczycie, jeżeli chodzi o zupy, bo mi się wydaje, że już trochę za dużo tych zup, nie? Ale jem je naprawdę codziennie, dlatego ostatnio miałam okazję, żeby wam je ponagrywać. Więc zobaczycie, jeszcze jeden przepis na zupę kremową, a później będzie się działo coś innego. Ale to wszystko w swoim czasie. Trzymajcie się. Pa, pa!